witam. Dziś mamy do naprawy laptopik firmy AS96. Po włączeniu komputera nie włącza się matryca ani monitor zewnętrzny. Pobór mocy był sprawdzany, jest w porządku, bateria się ładuje i wszystkie inne elementy chodzą prawidłowo. Także szacuję, że najprawdopodobniej padła karta graficzna. Dlatego zobaczymy, jak można naprawić laptopa w domowych warunkach i czy się uda. Także zaczynamy. Ustawiamy sobie temperaturkę na 250 stopni. Powinna być temperatura około 300-360 stopni, ale nie posiadam tutaj takiej możliwości regulacji. W takim razie trzeba będzie podsmażyć trochę płytkę dłużej. Teraz ustawiamy płytę tak, aby bezpiecznie mogła się smażyć na szczępie garniku. Używamy do tego takich elementów, na których będzie opierała się płyta, żeby nie dotykała blachy. I robię wcześniej tutaj eksperyment, aby włożyć już całość do piekarnika. Oto nasza płyta główna przygotowana profesjonalnie. To jest nasz układzik VGA, który będziemy przegrzewać. Już piekarnik jest gotowy, temperatura odpowiednia, więc wkładamy nasz produkt do piekarnika. Niech się smaży, proszę bardzo. Już 5 minut minęło, nawet więcej minęło minut, bo jest 16:57, cholerka. Także wyłączyliśmy już piekarnik i można płytę studzić. Także zaraz wyjmiemy i sprawdzimy, czy będzie hulało. Wali równo. Jak na przysmażoną płytę przystało. Teraz trzeba poczekać, aż ostygnie. Po przebiegu smażenia płyty głównej sprawdźmy, czy laptop działa. O, jak widać, matryca się włącza, czyli eksperyment zakończony powodzeniem, elegancko.